Co ty Szkotlandy mi tu przysłały? Mała, pomożesz mi? Nie, no ja widzę, że ty to. No. Na Ronalda Reagana nogi wywalone. Weź tylko mała ten, to od. Oderwi. Mogę cię prosić? O. Dziękuję. O Jezu, co on to robi? Jaki kurat? Co ten tu przysłał? Popping cats. Nie, nie wierzę. I magnesik. No wiesz ty co? Takie kalendarze. Stefan w marcu. Dobra. Radio, ja rozumiem. Były kalendarze Playboya, były kalendarze jakieś Pirelli, były naprawdę fajne kalendarze, które no są fajne, no. Zaskoczyłeś mnie. Stefano Italiano, jest to twoja miska? Jest. Stefan, to były wichury, co? To były wichury. Ale już słońce świeci. Ogon w górę, to jedziemy. To wsiadamy do pakistańskiego Audi. I na sam początek filmu jeszcze ogłoszenie parafialne. Pakistańskie Audi jest do sprzedania. Nie? Tak. Za jedyne? Jak ktoś chce, za 1000 zł oddam. Bez Za kół. tysiaka Bez kultowe kół. Audi? Bez No akumulatora. to rewelacja, nie? A my teraz zaczynamy. Będzie ja tu Pakistan wyjadę. Disco. Czyli dzień indziej jedziemy do sklepu. Popsułeś mi w ogóle wszystko. Miesiąc będzie ślub, wszyscy, wszyscy, turbany z głów, a nie, piękne pole skoszonej kukurydzy. Zobaczymy, co nam wyjdzie na tym pięknym polu skoszonej kukurydzy. Pyk. Ostatnie tchnienie na sucho i lecimy. Dzień dobry. Teraz już oficjalnie witam wszystkich serdecznie na kanale Adi Wejherowo. Wykopki z Martynkiem. Co? Tigera? Nie, no ja to wypiję, jak ja będę już świętował Fanty. No, zostaw na świętowanie, no bo co, Piccolo nie mamy. O, jedzie właściciel. Okej, okay, także my ruszamy, zaczynamy naszą przygodę, a co z tego wyjdzie, sami zobaczycie. No, z sieci komórkowej, patrzcie. Patrzcie. Robocop T1000. T1000. Martynio, dzisiaj takie poświęcenie, żeby iść, ale zobaczcie, jak to jest wykopkoholizm, nie? Jak się jest prawdziwym metaloszukaczem, to i nawet wiązadła tu i ja mam łękotka. więzadła, zobacz. No, no i gitara, nie? Będziemy działać. Łódka? Chyba łódka, nie? Tak mi się wydaje. No i mam pierwszego fanciora. Oczywiście po kupie kolcogów, ale już wam pokazuję. No niestety jest zdezelowany, ale jest naparstek. A wiadomo, że naparstki to jest też jedna z ulubionych znajdek metaloszukaczy. Także jest naparsteczek, jest petarda. I to mi się podoba, bo jest zielonka. A jak jest zielonka, jeszcze taka maluśka, to będziemy mieli w tym momencie. W tym momencie to ja nawet nie wiem, co my mamy. O, to jest cieniutkie. Ojejku. Co to jest?
Poczekajcie chwilkę. Najgorsze jest to, że to jest coś takiego, czego nikt nie jest w stanie określić. Ale zobaczcie, to wygląda jak srebro. Jak zajechane, malutkie, stare sreberko. Ale co to będzie? Nie wiem. Wszystko ta granica, nie? Ja. Martynek trafił dwójkę. Teraz to widać trochę, jak to wyschnie. Dwójka szajdemunce. O kurde. A tam musiałoby coś być u góry kiedyś, jakaś osada czy coś. A pewnie tam było. Moniak, ale dziura głęboka. Jest moniaczek. O, kurde. Fenolek, jeden fenol, ale z tą gapą w dół. Ale jaki ładny, zapatyniały, zielony. Kurde. No proszę bardzo, jest rajszfenik. Petarda. Ale jaki piękny stan. No to się trafiło. Super. Jest trzecia moneta na polu. Jeden, dwójka, szajdemunce. Moje to chyba, żeśmy tak doszli z Martynem, jakiś shilling będzie, bo to nie jest srebro, jakiś zajechaniec. No i teraz jest jeden fenolek. I cyk. Kopie się fajnie. Ta ziemia nie jest jakaś taka, wiecie, jakaś twarda, gliniasta, chociaż stany tych monet wychodzą takie, jakie wychodzą. O nie, kurka. Ja myślałem, że monetkę mam, a ja mam guziolka, ale... No i dobra, no. Lepszy guziolek w garści niż złoty talar w ziemi, nie? Jest taki guziolek. A jak słyszeliście, kochani, no my jesteśmy na granicy, no. Tu przebiegała granica między Trzecią Rzeszą a państwem polskim, także można się spodziewać wszystkiego, no. A co wychodzi, to sami widzicie. Tam na tej kukurydzy to nie idzie w ogóle łazić przez ten pastuch. Arseum Lipiał. Piękny. Ładny. Kwiatuszko, słoneczko. No, serduszko. Ty moje. No i pięknie. I jest drugi. I jest drugi. O kurde, to się rzadko zdarza, żeby mieć dwa naparstki. Na. Kto tam? Kto tam, pyta Jasnowic z Szuchowa. Na parstuniu. No nie ma tragedii, nie? Kurczę, no jest pochodzone i to się liczy. Kurde, to i tak był taki mróz. Tak wszystko było zamarznięte, a teraz jest zupełnie fajowo. No kompletnie nic, nie? Przez ten pastuch to idzie, kurde, się normalnie... Że to jest sygnał, a to ten pastuch robi. Jak noga? Co? Źle. Kuśtyczka i pograbek. Taka ekipa, kuśtyczka i pograbek. Ja wam powiem tak, nie wiem, tak jest moje szczęście, przeznaczenie, fatum, że zawsze jak szukamy, no generalnie w centrum wsi, no w centrum wsi, taka piękna łączka, tu jedna, druga, trzecia. Nigdy, ja jeszcze nigdy nic, nigdy nie trafiłem, no. Muszę sobie zrobić przerwę na rzut NS-a, bo to jest dobijające. Zawsze, wiecie, ta wyobraźnia, kurde, się tak wbije. No dobra, centrum wsi, będzie coś wychodzić na pewno. No ktoś musiał coś zgubić. I o, chyba drut nawijali ciągle i ogień, nie? Fan dzisiejszego wypadu jak na razie. Opel Ascona. Co masz, kwiatek znowu? Ja mam moniaczka, już idę do ciebie. Kombinujemy na wszystkie możliwe sposoby, żeby cokolwiek trafić. A Martin kwiatki. O, ten jest większy, a pokaż ten mniejszy. Ja mam szczotkę, zaraz ci dam, czekaj. A ja go nie mam już. Aha, no, jesteś taki gapciąg. Proszę. O, no to ja ci mówię, że to jest znak, że ty musisz dzisiaj w różce Angeli zrobić bukiecik róż. Może ja. Weruśka Angela. Jaka ona będzie zadowolona, nie? Nasza TikTokerka Angel. Nie lubię cię. Ja idę po mojego PRL-a. Ja idę po mojego PRL-a. Ziko.
To nawet nie PRL, tylko współczesne. Kurde, taka ładna patynka. Nie mogło to być jakieś międzywojnie, tylko coś takiego. Pamiętajcie, stare wykopkowe przysłowie mówi: wykopując ziemniaka, trafiasz moniaka. To już odbija, nie? To już odbija na tych wykopkach. Kurde, ja bym chciał, żeby to chociaż było 10 fenoli, to nie będzie 10 fenoli. Jeszcze będzie pyryl. Co to jest? No, dobra. Nie było tematu. 5 groszy. Też są ziemniaki. Chodź, Martyn. Po calaku jak dorośli. Pogadamy o życiu. Wiesz, no bo co tu robić, jak tu nic nie wpada, nie? Chodź sobie porozmawiamy tak, jak dwaj mężczyźni dorośli. Co ty o tym wszystkim sądzisz? Potrzymamy się za pisiole. Tak, aż nie. Tacy dorośli my nie jesteśmy. A tam ty, no ja nie jestem fotobudka, żebym się kręcił za tobą. Jesteś ty szczęśliwy w życiu? Wiesz, średnio bym powiedział, średnio. Czy wszystko ci się ułożyło? W kolanie najbardziej mi się ułożyło na 40. No to się tak nie układa, ja wiem, że nie ten, no. Chciałem jeszcze zapytać w ogóle, czy czujesz się spełniony i plany na przyszłość? Spełniony nie, ale spragniony. No to wtedy by było czas na zimne, nie? Tylko, że Martynio, niestety... Nie piję alkoholu. Czyli kabluje. Kto nie pije, ten nie, no dom... właśnie pijacy to są złodzieje i kablarze. A kto nie pije, to zawsze mówili, że donosi. No też. Podobno, ale... Ja ciebie o to nie podejrzewam. Takie cosik. Wygląda jak... jakieś puzderko od czegoś. Trochę rdzy tu w tym jest. Ale to chyba... A, otworzyłem, ale żadnej niespodziewajki w tym nie ma. Kurde, coś tu jest dziwnego, zobaczcie. Co to mogło być? Z dwóch części. Jedno takie, drugie takie. Nie wiem. Naprawdę... Nie wiem i nie powiem wam, co to mogło być. Ono się tak mieni w słońcu, wiesz ty. Jo, co ty masz za piłkę tęczową? To jest bruna. Jo, starczy, nie? Jak szpyra? Dałeś radę? No tak, wiesz. Koniec, kończymy tą nierówną walkę. To zawinienie, ciężkie? Bardzo, czemu ty mówisz, że to jest zapach starych ludzi? Muerte czy ta kawa? No Marty mówi, że nie lubi do telefonu gadać. My się skończyli, jedziemy teraz na dobre żarcie. Ponoć jest mega promocja. Otwiera się nowy lokal w Wejherowie, także jedziemy zobaczyć. No Martin, no kurde. Tokio Sushi, zobacz jak nas witają balonami. No wchodź teraz, o. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile ludzi? 16.30. Żeby odebrać? Tak, mamy tyle, takie obłożenie dzisiaj przez właśnie tą promocję. 13.30, 16.30 odbiór. Dokładnie. Popieram. Ma być? No pewnie, że tak. Kurczę, no przyjadę, co to? Ale się robi. Ale się robi sushi. Co tam jeszcze możemy dać? Pieczoną maślaną na przykład, na sushi-owego też preferujesz? Weź pieczoną maślankę, Martyn. I sztampanę. Naładował się. No i dobrze, bo następny wypad to będzie z Deusem. Ja bym zupełnie jeszcze jednej ważnej rzeczy zapomniał. O nowej naszyweczce. TR w terenie. Psz, dziękuję ślicznie.
Już jesteś wśród najlepszych. Nareszcie! Nareszcie to dotarło! W 50 kawałków? 13.30. Zamówienie teraz dopiero dotarło. Dobra. Wyciągamy. O tak, ja tego nie wyciągnę. I taki zestaw promocyjny od dzisiaj do 10 listopada 5 dych kosztuje. Także sami widzicie, skąd ten entuzjazm u mnie, nie? 5 dych, 50 sztuk, no to nie jest warto? Jest chyba warto, nie? Jest czy nie? Co? No, jest. Jest? No, nie są takie małe kawałki, nie? Fajnie. No nie są, dlatego kosztujemy. Lubię tymi patyczkami. Nie lubię się patyczkować, ale patyczkami posmakować troszkę, jak najbardziej. Pierwsze wrażenie okej. Okay. Jakie twoje pierwsze wrażenie? Dobre. No i dziękuję. Także my teraz już będziemy robili konsumpcję. Wam jak film się podoba. Ciankaj. No co mam na migi mówić? Mów na migi. No.